Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda, Pieniądze, Inwestycje. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch spółkach, które zajmują się jedzeniem. I na początek powiemy o spółce Tarczyński, w której ostatnio dosyć dużo się działo i to trochę tych negatywnych rzeczy, o tym sobie za chwilkę porozmawiamy. W każdym razie, jeżeli chodzi o grupę Tarczyński, myślę, że wiele osób kojarzy różnego rodzaju kapanosy Tarczyński, które możemy dostać to no niemalże w każdym dużym markecie. I właśnie tym się grupa zajmuje. Głównie to są kabanosy, oczywiście nie tylko. Mówimy tutaj o kabanosach wieprzowych, także ta cena wieprzowiny jest dla nich bardzo istotna. Też drobiowe, chociaż zdecydowana większa część właśnie ich produktów opiera się na wieprzowinie. To nie są tylko kabanosy, bo tutaj różnego rodzaju mamy chociażby parówki szynki, no kabanosy to jest ta główna grupa ich, ich grupa produktowa, no też jakieś różnego rodzaju przekąski dla dzieci, czy nawet jakieś chipsy proteinowe tutaj też właśnie na bazie suszonej wołowiny, więc różne mają portfolio, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o produkty, ale zdecydowanie najważniejsze są tutaj, są tutaj kabanosy, też kabanosy roślinne, bez, bez mięsa mają wprowadzone, grupa nie działa tylko w Polsce, działa też za granicą, chociażby między innymi na, na Litwie. Jeżeli chodzi o samą, samą grupę Tarczyński, no to biorąc pod uwagę zarząd, prezesem zarządu jest Jacek Tarczyński, członkiem zarządu Dawid Tarczyński, innym członkiem Tomasz Tarczyński. Także tych Tarczyńskich tutaj trochę jest, raczej ta ciągłość biznesu będzie nawet, kiedy, kiedy pan Jacek Tarczyński odejdzie już na emeryturę. Co interesujące, ciężko mi tutaj zinterpretować tę informację. Niedawno do Rady Nadzorczej dołączył Rafał Dudkiewicz. To jest były prezydent, prezydent Wrocławia. Oni swoją dużą firmę, znaczy duży zakład tarczyński ma pod Wrocławiem, więc pytanie, czy tutaj znajomości Rafała Dudkiewicza jeszcze może z czasów, kiedy, kiedy był prezydentem, nie pomogą trochę grupie, grupie tarczyńskiej. No ciężko im powiedzieć, czy coś takiego będzie miało miejsce. W każdym razie ja nie patrzę na to w żaden sposób negatywnie, na to poszerzenie rady. Rady nadzorczej biorąc pod uwagę samą samą grupę tarczyński oni przez długi czas są mniej więcej na tym samym poziomie 40-41 zł. Były ostatnio jakieś wzrosty, ale one zaraz zostały bardzo szybko zniwelowane. No i jeżeli chodzi o same wyniki finansowe, trzeba powiedzieć, że jest tam naprawdę bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę przychody, zauważmy, że te przychody rosną nieprzerwanie no, od wielu wielu lat. To jest duży duży plus. Od 2020 roku też ten zysk netto bardzo. Mocno poszedł do góry. Zresztą w tej tabeli to, to widzimy na tych wykresach, że od 2020 roku ten zysk jest zdecydowanie wyższy niż to, co miało miejsce jeszcze 2, 3, 4, 5 lat przed tym właśnie 2020 roku. Więc z tej perspektywy wygląda to dobrze. Co interesujące, to nie jest tak, że to był jednorazowy zysk. To nie jest tak, że, że w 2020 coś się dziwnego wydarzyło i przez to jakiś one-off tutaj był, bo zauważmy, że 2021 rok też bardzo dobry. Cztery ostatnie kwartały 22, czyli trzy kwartały 22, jeden kwartał 21 też, też tutaj bardzo dobre. I biorąc pod uwagę, znaczy patrząc na to pod względem już kwartalnym, no to widzimy, że nie ma jakiegoś jednego kwartału, który by tutaj zrobił jakąś przeogranicę ogromną różnicę. No możemy oczywiście patrzeć na, na koszty finansowe ze względu na rosnące stopy procentowe, te koszty finansowe będą coraz wyższe, i w grupie Tarczyńskiej również, no bo zauważmy, że ostatnie kwartały to było 3-4 miliony złotych, teraz 10, a nawet 12. Więc to jest coś, na co myślę, że warto tutaj zwracać uwagę. Sam zysk ze sprzedaży na naprawdę bardzo dobrym poziomie, więc no pod względem finansowym, jeżeli biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę zysk ze sprzedaży, jest wszystko. ok, i tylko tutaj te koszty finansowe rosną, na to warto, warto patrzeć, no ale nawet ten zysk netto, ten ostateczny zysk i tak jest bardzo, bardzo dobry. No to jest też dosyć istotne z perspektywy spółki, ze względu na to, że spółka wypłaca ostatnio dywidendę złoty 50, zł, teraz ostatnio 2 ,22 mln zł 22,7 miliona złotych poszło na tę dywidendę no więc patrząc na ten, na ten zysk spółki jest jeszcze pole do tego, żeby ta dywidenda dalej była wypłacona, co najmniej na takim samym poziomie jakim jest, jaka jest obecnie a może nawet dużo, dużo większy, większy poziom no biorąc pod uwagę tarczyński, ta dywidenda stopa tej dywidendy tutaj nigdy nie była jakaś strasznie wysoka zauważmy 2,15, 16, 18, 20, 21 raz tylko ta stopa dywidendy przekroczyła 5% no biorąc, pod uwagę, biorąc pod uwagę obecne wyniki finansowe Obecne zyski, oczywiście, ta, ta stopa dywidendy może tu być dużo, dużo wyższa, aczkolwiek na razie czegoś takiego nie ma, jakieś takich zapowiedzi. No też, biorąc pod uwagę to, co się działo ostatnio w spółce Tarczyńskiej, no to można mieć wątpliwości, czy spółka nie będzie potrzebowała jakichś kolejnych nakładów inwestycyjnych, bo był pożar w tym podwrosławskim zakładzie i tutaj całą noc pracowały zastępy straży pożarnej. Ten pożar, no, pożar był myślę, że, że dosyć istotny. Spółka wydała komunikację, odnośnie skutkach tego pożaru w zakładzie, w zakładzie w zakładzie spółki w ujeźdźcu małym zniszczeniu uległa Część nowych hal produkcyjno-magazynowych wraz z dwiema nowymi liniami produkcyjnymi, z których jedna z nich uległa całkowitemu zniszczeniu, co będzie wiązało się z jej odbudową, która może potrwać do końca 2023 roku. No, czyli raczej tutaj nie mówimy o tym, żeby do końca 2023 roku jakoś zwiększyli bardzo mocno skalę sprzedaży, no bo o ile tutaj mieliśmy nowe zakłady i nowe linie produkcyjne mogły to zrobić, no zostały jednak zniszczone przez to do końca 2023 roku. No musimy działać na tych mocach, które... Nam, które nam zostały. Oczywiście pytanie, czy to nie oznaczałoby, że będziemy musieli jakoś mocno zmniejszyć naszą produkcję ze względu właśnie na to, że, że spaliły się te nowe linie. Tutaj spółka mówi, że, że raczej nie i do tego za chwilkę sobie przejdziemy. W każdym razie jeszcze tak, od tej strony finansowej. Spółka szacuje, że wartość majątku objętego wyżej wymienionym zdarzeniem wyniosła około 101 milionów złotych, a szacowana skala odpisów wartości majątku zniszczonego lub wymagającego naprawy to 51,5 miliona złotych. Czyli 51,5 miliona złotych można powiedzieć poszło z dymem, ale z drugiej strony wartość kosztów usuwania skutków pożaru i nakładów związanych z odtworzeniem zniszczonego majątku wyniesie około 60 milionów złotych, czyli tutaj 60 milionów będą musieli. Będą musieli, będą musieli wyłożyć. Z drugiej jednak strony, tutaj szkoda została zgłoszona do zakładu ubezpieczeń, świadczące, świadczącego ochronę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej, wykonawcy świadczonego w dniu zdarzenia prace montażowe w obszarze, w obszarze zniszczonej hali. No i odpowiednie organy zostały poinformowane. Ustala się teraz przyczynę tego, tego pożaru. Tutaj właśnie spółka mówi o tym, że. Spółka mówi o tym, że to wszystko było ubezpieczone prowadzą działania z, związane z naprawieniem tej szkody, no i zniszczone mienie było, było ubezpieczone. Wartość szacowanych strat może ulec zmianie, w, szat, w szczególności wartość tytułu utraty przychodów i zysku objęto ubezpieczeniem utraty zysku będzie szacowana i rozliczana na bieżąco po zamknięciu miesięcznych okresów sprawozdawczych objętych polisów, polisą, i to ubezpieczenie obejmuje 2 do 12 miesięcy od daty zdarzenia. Czyli tutaj spółka mówi, że jest od wszystkiego ubezpieczona i od tego, że no, poszło z dymem część, y, część ich, y, ich aktywów, ale też od tego, że właśnie będzie ubytek tych w przychodach i zyskach. To jest na pewno, na pewno plus, no, aczkolwiek nie spodziewaliśmy się niczego innego, nie spodziewaliśmy się tego, że, że to nie będzie ubezpieczone. W każdym razie, jeżeli chodzi o spółkę, Mówią, no to pytanie, czy właśnie nie będzie tutaj problemu z nadążeniem z, z produkcją, ze względu na to, że część naszych linii produkcyjnych poszła z dymem. No i tutaj oni mówią o tym, że te skutki pożaru nie wpływają istotnie na prowadzoną działalność przez emitenta i jego bieżące wyniki finansowe. W celu minimalizacji negatywnego wpływu spółka podjęła decyzję o uruchomieniu części produkcji w innej hali zakładu, gdzie szacuje się, że wielkość produkcji w okresie do ponownego uruchomienia zniszczonej linii produkcyjnej, zaspokoi potrzebów klientów i plany sprzedażowe. No czyli raczej nie mówimy tutaj o jakimś rozwoju, ale też nie powinniśmy mówić o tym, że, że tutaj to będzie jakoś bardzo mocno wpływało na to, że będziemy musieli ograniczyć strasznie mocno, tę, strasznie mocno tę sprzedaż. No zobaczymy, tak naprawdę od czwartego kwartału dopiero tutaj zobaczymy, chociaż może od pierwszego dopiero, ciężko, ciężko powiedzieć. To było zdarzenie, które miało miejsce w listopadzie, tutaj 25 listopada zostało wydane. Oświadczenie czyli, no, czyli w tym czwartym kwartale, dopiero będziemy widzieli pierwsze te skutki. A takie całkowite skutki, no to będzie pierwszy kwartał 23 roku. Czyli jeszcze troszeczkę musimy tutaj, tutaj poczekać. No, biorąc pod uwagę te pierwsze trzy kwartały 22 roku. Te wyniki są naprawdę bardzo dobre. Zresztą możemy to jeszcze raz tutaj zobaczyć, zobaczyć dokładnie, że zysk brutto ze sprzedaży cały czas tam jest na dobrym poziomie, przychody też na dobrym poziomie. Zauważmy, że ten rok do roku tutaj cały czas mamy, mamy fajne wzrosty i pod względem wyniku netto, brutto, eBITDY. Biorąc pod uwagę grupę, myślę, że warto zauważyć, że ta marża troszeczkę spada i nad tym myślę należy, należy się chwilkę zatrzymać. Marża brutto ze sprzedaży, czyli te Taka, która właśnie najmocniej zależy od sprzedaży, tak, no bo na przykład rentowność netto, no w tym wyniku netto mogą być jakieś, nie wiem, zdarzenia jednorazowe, jakieś różnice, różnice walutowe, chociaż w przypadku spółki to chyba nie jest jakoś strasznie istotne, aczkolwiek ta marża brutto ze sprzedaży nam dokładnie właśnie mówi o tym, jak, jak wygląda, wygląda sprzedaż, jak wygląda ta strona sprzedażowa i, i jak wyglądają koszty, no i ta dynamika się zmniejsza, zauważmy, minus jeden punkt procentowy, jeżeli chodzi o ten trzeci kwartał 22 roku, w stosunku do trzeciego kwartału 2021 roku, więc na to tutaj warto zwrócić uwagę. Od początku roku prawie dwa punkty procentowe w dół, czyli ewidentnie no, mamy spadek marży. Nie jakiś gwałtowny, nie jakiś strasznie wysoki, ale jednak ten spadek marży jest. No, jeżeli ten dalszy będzie spadek marży przy tym, że nie będziemy zwiększać tej sprzedaży, pytanie, czy to się nie przełoży na te wyniki za, za, za kolejne, kolejne kwartały, no bo, no bo tutaj nie sądzę, żeby spółka po tym pożarze jakoś strasznie mocno była w stanie w ogóle zwiększyć sprzedaż. Więc, więc pytanie, czy to właśnie o tego czwartego i pierwszego, zwłaszcza kwartału 23, jednak nie będzie trochę ciążyło je w spółce. No, wydaje mi się, że to jest taki no, dosyć, dosyć realny scenariusz. No i teraz, najważniejszym czynnikiem spadku marży był wyższy koszt surowca. Koszty zużycia materiałów, energii, no tutaj zużycie materiałów, energia oczywiste, koszt, koszt surowca. Jeżeli chodzi o surowce w, w grupie Tarczyńskiej, no to możemy przeczytać, że na koszty działalności grupy wpływa, wpływ mają ceny nabywanych surowców, przede wszystkim wieprzowiny. 80% surowca wykorzystywanego do produkcji. Oczywiście to są też różnego rodzaju kabanosy, produkty spółki. To są nie tylko kabanosy wieprzowe, ale też tutaj kabanosy, Kabanosy drobiowe, ale jednak 80% ich surowców to jest, to jest wieprzowina, więc warto patrzeć, jak to, jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te ceny wieprzowiny. No i zauważmy, że one idą w górę. Mieliśmy sierpień, wrzesień taki strasznie mocny wzrost, teraz jakaś korekta, ale jednak te, te wzrosty są. Zresztą, patrząc, na, patrząc tutaj na to, co się dzieje obecnie, jeżeli chodzi o chociażby notowania tuczników no to widzimy, że ten wzrost ostatnio znowu jest, tak? Tutaj biorąc pod uwagę to ten rynek, te, ten wykres trzyletni, no to zauważmy, że 2020 rok to były fajne, fajne spadki. Od 2021 zaczęły się jakieś, jakieś wzrosty. 2022 rok to przepotężne, przepotężne wzrosty. Później wyszła właśnie ta, zauważmy, w tym miejscu na koniec tego 2022 roku wyszła ta korekta, ale jednak od tego, od tego grudnia tak naprawdę dalej mamy, mamy wzrost prosty. No i... Moim zdaniem, tutaj, patrząc na, na te wzrost, ta marża jeszcze może się wciąż obniżać. Czyli, tutaj, ja nie widzę jakichś, takiej, jakichś powodów w najbliższym czasie do zwyżki marży. Absolutnie nie. Też nie widzę powodów do tego, żeby ta sprzedaż miała, miała jakoś mocno ruszyć z kopyta, właśnie ze względu na ten pożar. Więc myślę, że ten 23 rok, przynajmniej te pierwsze półrocze 23 roku, mogą być trochę cięższe dla spółki niż ten 22. Może być dalsza obniżka, obniżka marsz. No, i przy, przy jakichś niemocnych wzrostach sprzedaży. Ja przypomnę, że wzrost przychodów tutaj no, generuje wzrosty, znaczy wzrost inflacji generuje wzrosty przychodów, tak? Jeżeli sprzedajemy dokładnie tyle samo rok do roku, ale ta inflacja jest 10% na przykład, no to ten wzrost przychodów też jest około 10%. Ja przypomnę, że ta inflacja żywności jest wysoka, jest około 20%, więc tutaj spodziewamy się dalszych wzrostów przychodów, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o grupę, nawet bez wzrostu samej sprzedaży, na to tutaj, Myślę, że warto zwrócić uwagę, no ale od tej strony kosztowej, do no widać, że te koszty cały czas idą, idą w górę, więc na to ja tutaj bym absolutnie zwracał uwagę. Tak na, na pierwszym miejscu, no też te koszty finansowe trochę idą, idą w górę. Moim zdaniem to pierwsze półrocze 2023 roku pod względem, pod względem wyników finansowych, no. Inflacja będzie robiła swoje, że przychody mogą być, mogą być wyższe, ale pod względem tej sprzedaży, pod względem tej szmarżowości, myślę, że będzie, będą, tutaj, będą tutaj spadki, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o sprzedaż. No a druga spółka, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, oprócz, oprócz grupy Tarczyńskiej, to jeszcze jest Amrest. Amrest, myślę, że zdecydowana większość osób, osób kojarzy przynajmniej marki grupy Amrest wielokrotnie, pewnie po jakiejś imprezie wieczorem, KFC czy Burger King ratował, ratował nas, więc tutaj myślę, że wiele osób kojarzy KFC, Burger King, Pizza Hut czy, czy Starbucks, Pizza Hut. Niedawno był festiwal, festiwal w pizzy. No i jeżeli chodzi o grupę Amrest, to, to to oczywiście nie jest absolutnie tylko Polska, to jest tak naprawdę niemalże cała Europa, nie tylko Europa, bo tutaj widzimy, że, że również Chiny, również Bliski Wschód, no tutaj prawie 2400 restauracji, widzimy, że to jest też Rosja, ale z Rosji oni niedawno wyszli, oni tak naprawdę od początku tej inwazji starali się wyjść z Rosji, tylko, że tutaj jest dosyć ważna sprawa, że Amrest mocno rozwija się poprzez franczyzy, franczyza, tak, czyli Jakiś właściciel wykupuje, jakby lokal KFC, i on jest teoretycznie ten właścicielem tego lokalu, więc to nie jest takie proste, żeby od razu wyjść. KFC też musiało, znaczy, Amrest też, też musiał ustalić to ze swoimi głównymi akcjonariuszami, więc, więc to trwało i to trwało naprawdę długo, ale w końcu KFC zmienia właściciela w Rosji. Ostatnio informację taką wypuścili, że Amrest sprzedał swoje. Swoje restauracje. To jest informacja z grudnia. 100 milionów euro za taką kwotę Amres sprzedał swój biznes restauracyjny w Rosji lokalnemu koncernowi. No i po około 9 miesiącach starań w końcu KFC i cały Amres opuszcza. Opuszcza Rosję. Tutaj na mocy umowy przejmie 267 restauracji działających pod franczyzom znanej sieci gastronomicznej. Tutaj, nim umowa zostanie sfinalizowana, musi ona poczekać na akceptację ze strony rosyjskiego urzędu do spraw konkurencji oraz kon koncertu Yum Brands, który jest właścicielem prawdomarek KFC i Pizza Hut. I to też sprawiało, że, że te negocjacje były takie, były negocjacje takie, takie długie, więc tutaj. Też na to myślę, że warto zwrócić uwagę, kiedy patrzymy właśnie na te biznesy, które jeszcze nie wyszły z Rosji albo dopiero wychodzą z Rosji. Czasem nawet to jest tak, że, że to nie do końca od nich zależy. Nawet taki biznes chce wyjść z Rosji, ale jeszcze musi tutaj to wszystko ustalić. Także to też często nie jest tak, że w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni jesteśmy w stanie wyjść. Na szczęście KFC, no, Amrest wyszedł z, wyszedł z Rosji no i tutaj jako tutaj spółka nawet mówi, że wychodzę, proces wychodzenia Amrestu trwał od blisko 9 miesięcy pierwszy komunikat 10 marca odpublikowali kilkanaście dni po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę jako franczyzobiorca firma nie mogła zamknąć swojej działalności bez zgody właśnie Jan Brands, zaś negocjacje z właścicielem marek tylko wydłużyły czas opuszczenia, opuszczenia Rosji, no i tutaj jeżeli chodzi o spółkę 100 milionów transakcja kwota w wysokości minimum 100 milionów euro, tyle, tyle otrzyma w wyniku właśnie tej w wyniku tej transakcji. Niemniej jednak Amrest szacuje, że po odjęciu odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości aktywów biznesu rosyjskiego transakcja finalizacja transakcji nie powinna wymagać dalszych odpisów aktualizujących. No i tutaj o tych odpisach warto wspomnieć, bo jeżeli sobie zobaczymy na wyniki finansowe grupy Amrest, no to zauważmy te cztery ostatnie kwartały. 45 milionów zysku netto przy prawie 11 miliardach Złotych przychodów. To wynika głównie ze względu na drugi kwartał. Bo sobie zauważmy, że ten, w tym drugim kwartale zysk ze sprzedaży bardzo dobry 156 milionów złotych, ale w pozostałych przychodach operacyjnych mamy minus 221 milionów złotych. Przez to ten zysk netto wyniósł i dalej akcjonariusz jednostki dominującej ponad minus 166 milionów złotych, czyli no przepotężny, przepotężny spadek. No i tutaj mówimy o tym, że w, była utrata wartości aktywów biznesu w KFC w Rosji w wysokości prawie 53 milionów euro, łączna liczba odpisów została częściowo skompensowana poprzez odwrócenie odpisów na poziomie restauracji, gdzie po raz pierwszy od początku pandemii liczba restauracji odwracających odpisy aktualizacyjne wartość aktywów netto 121 przekroczyła liczbę restauracji wymagających dokonania dodatkowych odpisów 84, powodując tym samym odwrócenie odpisów netto na poziomie 2,3 miliona euro, no ale głównie tutaj mówimy o tym, że ze względu właśnie na te na ten biznes Rosji prawie 53 miliony musieli odpisać, więc to Tutaj to jest właśnie ten przepotężny odpis. W trzecim kwartale już tego odpisu nie było. Zauważmy, że ten trzeci kwartał naprawdę bardzo dobry. Pod względem przychodowym jest tutaj jest tutaj świetnie, pod względem zysku netto, czy zysku ze sprzedaży też jest naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi właśnie o amrest Zresztą patrząc na te wyniki w porównaniu do tego, co oczekiwania analitycy, czyli w porównaniu do konsensusu, zauważmy, przychody mniej więcej takie jak powinny być. Tutaj wszyscy mniej więcej takie przewidywali, tutaj dokładnie ta sama sytuacja, co. Starczyńskim wzrost inflacji też powoduje tutaj wzrost przychodów, mogą przerzucać tę część kosztów właśnie na, na klienta. Ale jeżeli chodzi o zysk netto, to jednostki dominującej, wynik tutaj ważna sprawa, to, to są wszystko dane w milionach euro. Myślę, że tutaj dużo lepiej porównywalne, no bo nie ma tego przelicznika na, na złotówkę. Oczywiście ja wiem, że duża część biznesu Amrestu jest w Polsce, no ale tak naprawdę Amrest jak patrzyliśmy, to jest cała niemalże Europa, nie tylko Europa, więc warto patrzeć na jakieś jednej walucie w walucie jakiejś takiej większej. No waluta euro myślę, że jest bardziej reprezentatywna niż, niż złotówka. No i tutaj patrząc na zysk netto, jednostki dominującej, różnica między konsensusem, a tym jakie są wyniki to jest prawie 50%, czyli ten wynik zaskoczył i to bardzo pozytywnie zaskoczył, no ze względu na ten wzrost kosztów, wzrost kosztów energii, wzrost kosztów pracowniczych. Wiele osób właśnie myślało, że jednak ten zysk netto nie będzie aż tak dobry. Tutaj okazało się, że Amrest naprawdę kontynuuje bardzo fajne, fajne wyniki. I tutaj czy zysk ze sprzedaży, czy zysk netto, naprawdę wygląda to bardzo, bardzo interesująco, jeżeli chodzi właśnie o właśnie o spółkę. Sama Ebida też urosła. Ebida grupy 114 milionów euro, 6 ponad procent więcej niż w porównywalnym okresie 2021 roku. Także tutaj absolutnie też nie mamy się pod względem nawet tej marżowości za bardzo jak przyczepić do, do spółki, bo wygląda to, wygląda to dobrze. Tutaj marża Ebida była na poziomie 17,3%, co stanowi najwyższą wartość w aktualnym roku finansowym. Liczba ta jest jednak o 2,8 punkta. Procentowego niższa niż w analogicznym okresie 2021 roku, co ma związek z wysokim poziomem inflacji w gospodarce światowej w wyniku presji na koszty produktów energetycznych, wzrost cen surowców. Mimo to zysk przypadający akcjonariuszom wyniósł 34,4 milionów euro. Więc tutaj też widzimy, jak w przypadku grupy Tarczyńskiej, że jednak ta marża spada rok do roku, więc no można powiedzieć, że tutaj też na to warto zwracać uwagę, ale pod względem tego samego wyniku netto jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ale no też pamiętajmy o tym, że no już praktycznie nie ma tej takiej polityki, gdzie, gdzie zamykamy restauracje, gdzie są jakieś ograniczenia. Oprócz Chin, bo tutaj sama spółka mówi właśnie, że yy, mm, podobnie jak w poprzednich miesiącach, kanał sprzedaży DININ wykazał się najsilniejszymi wzrostami, co ma związek ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w krajach, w których jest amrest. Wyjątkiem są Chiny, gdzie nadal obowiązuje ta polityka zero, zero COVID, więc tutaj nie licząc Chin, tak naprawdę wszędzie już amrest może. Yy, może normalnie pracować to jest na pewno na pewno duży plus. No i też zauważmy, że ta marża EBITDA w tym 2022 roku rzeczywiście jest słabsza niż w 2021 roku, ale nawet ten 2019 rok, ostatni ten rok normalności, tak bym to określił, tamta marża EBITDA była też na poziomie 19%, czyli taka jak w 2021, czyli to nie jest tak, że mamy jakiś taki sukcesywny cały czas spadek spadek EBITDA, raczej marży EBITDA, on jest raczej Raczej lekki, to też nie, nie taki, że z każdym rokiem cały czas ta marża spada, więc tutaj to akurat jest w miarę, w miarę na plus. Też warto zauważyć, jak mocno urosły od 2021 roku przychody na, na jeden sklep, to znaczy na, na jeden punkt. Tutaj ta liczba restauracji jest cały czas no, troszeczkę większa. Ostatnio to się trochę, trochę zmniejszyło, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę spółkę, a, a patrząc właśnie na ten przychód z jednego punktu, no to on naprawdę bardzo mocno poszedł do góry. Oczywiście inflacja tutaj robi swoje, no ale widzimy, że, że to było tutaj no, poniżej nawet 700, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi właśnie o ten, o ten średni średni przychód, no teraz tutaj jest o kilkadziesiąt procent wyższy, także to ten wzrost jest naprawdę grubo podwyżej inflacji, jeżeli mówimy właśnie o tym wzroście przychodów, na to też myślę, że warto, warto zwracać uwagę i jeszcze o długu troszeczkę chciałbym tutaj porozmawiać, no bo jeżeli chodzi o ten dług, to zauważmy, że ta pozycja, pozycja cashowa, pozycja gotówkowa jest coraz większa w spółce, sam dług netto cały czas spada, on jest wciąż wysoki, ale tutaj mamy spadek o 15 procent w stosunku do trzeciego kwartału 21, więc to jest na pewno na pewno duży, duży plus. No chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że ta zapadalność tego długu 24 to jest 80%, czyli ten 20 no w tym 24 no pewnie będzie jakieś rolowanie tego długu. To jest absolutnie zupełnie normalne, ale warto zwrócić uwagę, że zdecydowana większość część tego długu przypada na 24. Jeszcze raz mówię, to nie jest nic, nic aż tak strasznego, no bo prawdopodobnie to jakieś rolowanie, rolowanie długu tutaj wystąpi, co jest, Zupełnie normalnym, absolutnie zjawiskiem, ale też na to warto zwróć, zwracać, zwracać uwagę, kiedy patrzymy na Amrest, a Amrest też przedstawił nam te wyniki szacunkowe za czwarty kwartał. No i wstępne wyniki sprzedaży w czwartym kwartale 2022 roku. Skonsolidowane przychody 651,1 miliona euro, wzrost o prawie 21% rok do rok do roku. Zauważmy, 651 milionów. W trzecim kwartale było 658 milionów, czyli ten wysoki bardzo wysoki wynik wciąż się wciąż się trzyma moim zdaniem jest to informacja informacja pozytywna. Sprzedaż porównywalna wzrosła o 17% rok do roku. No mniej więcej tak jak inflacja, chociaż Pamiętajmy o tym, że ja tutaj mówię o inflacji w Polsce, gdzie ta inflacja w całej Unii Europejskiej czy w całej Europie jest o wiele niższa, więc można powiedzieć, że biorąc pod uwagę wszystkie te restauracje restauracje Amrestu, no to jednak one rosną szybciej niż, szybciej niż inflacja, bo ta inflacja w Polsce jest no raczej wyższa niż średnia europejska, więc tutaj też na to warto, na to warto zwrócić uwagę. No i spółka mówi, że łączna kwartalna sprzedaż grupy na głównych rynkach Europa Zachodnia, Wschodnia i Chiny wzrosła kwartał do, kwartał do kwartału o 1,5%, co pozwoliło ustanowić nowy rekord. Wszechczasów, także tutaj ta sprzedaż cały czas rośnie, jeżeli chodzi o spółkę. Rekordowe ceny energii, inflacja w Polsce, w innych krajach, w których działa AMRES, pozwoliły spółce na legitymizację podwyżek cen oferowanych produktów, co przełożyło się na rekordowe przychody. No i rzeczywiście tak jest. Zobaczymy, jak to będzie ze zyskiem netto, z samą marżą. Czy dalszy, będzie dalszy jakiś taki mocny, mocny spadek, jeżeli chodzi o tę, o tę marżę? Tutaj na to myślę, że zwróciłbym uwagę, no i bo jednak ta marża spada, chociaż sam wynik netto wygląda. Tutaj wygląda tutaj dobrze. Moim zdaniem tutaj spółka no już tak naprawdę wyszła z tych problemów, jeżeli chodzi o lockdowny. Wychodzi już z tych problemów, jeżeli chodzi o sprzedaż w Rosji, no bo najwyraźniej, najwyraźniej tutaj już ten etap można powiedzieć, że się zakończy, więc moim zdaniem tutaj idzie, idzie ku lepszemu, jeżeli chodzi o samą grupę Amrest. Zobaczymy jak to będzie, jeżeli chodzi o marżowość, no to jest ten jeden wskaźnik, na który ja bym osobiście tutaj zwracał uwagę, jeżeli patrzę, patrzyłbym dalej w przyszłości na, na grupę Amrest, bo pod innymi względami jest tutaj naprawdę bardzo dobrze. I to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Bardzo wszystkim dziękuję, standardowo życzę samych zysków. Cześć!